Shooter premium jest. Teraz potrzebujemy odpowiedniego patyczka. Napisy równo. Korba poziomo. Małe przełożenie. Jeden patyczek pod oponkę. Drugi patyczek, żeby nie było. O, tutaj. Magia, magia! Ostrość na oczko mamy, mamy. Uwaga, mikrofonik. Synchro. A ja wam powiem tak szczerze, ten shooter w tle, las, zachód słońca, no robił wrażenie. Mogłoby to się podobać, aczkolwiek audio, to co się stało z audio, które tam się nagrało, to przechodzi ludzkie pojęcie. Dzień dobry się z Państwem, witam bardzo serdecznie na bardzo krótkiej prezentacji. Nawet moja próba postprodukcji nie przyniosła zadowalających rezultatów. Rower, który będzie tutaj wielokrotnie się pojawiał na tym kanale, dzisiaj go pokrótce przedstawimy. Więc siedzimy sobie tutaj. Jeszcze był dźwięk prosto z kamery, ale on też pozostawiał wiele do życzenia, bo jak się podłącza pod mikrofon krawatowy, to się na pewne rzeczy nie zwraca uwagi. No i ten XL wcale nie jest taki duży, jakby się mogło wydawać. Jak z daleka się spojrzy na tą RB, to faktycznie być może ona sprawia wrażenie dużej. No jest to XL, więc wiadomo. Natomiast. Ale moi drodzy, zebraliśmy się tu po to, żeby sobie pokrótce przedstawić, pokazać wam, zaprezentować nowy rower, nowy nabytek na ten sezon, który będzie tu się pojawiał regularnie w najbliższych miesiącach, więc już masa pytań się pojawiła, więc trochę wam przybliżę. Co to jest za rower, skąd się tutaj wziął, jaki był pomysł na niego, jakie będzie jego zastosowanie. Trochę powiem o sklepie rowerowym Bike and Chill, dzięki któremu ten rower tutaj się pojawił. Powiem również, dlaczego jest to jedyny niepowtarzalny taki egzemplarz na świecie. Nie bójmy się tego słowa. Jedyny taki rower na świecie. No i również co z trekiem, bo te pytania też się pojawiają często. Zacznijmy może od tego, że kto obserwuje, ten pewnie wie, że jakiś czas temu sam szukałem dla siebie roweru na sezon. Ostatecznie wybór padł na Treka. Pomysł na Treka był taki, że miał być to rower w takiej konfiguracji do sportowej, dynamicznej jazdy, maksymalnie w terenie jak się tylko da. No i pod tym kątem ja sobie go konfigurowałem. Orbea, która stoi za mną, ja też ją brałem przez jakiś czas pod uwagę. Był to rower, któremu się też przyglądałem wtedy. Ta sama półka cenowa mniej więcej, podobna konfiguracja, bo tu i tu jest rama karbonowa, tu i tu jest elektroniczny osprzęt, różnica, że SRAM i Shimano, aluminiowe komponenty, aluminiowe koła, więc bardzo podobnie to się spinało, natomiast no, nie było mojego rozmiaru dostępnego, więc a ja jestem w gorącej wodzie kąpany, a druga sprawa taka, że no, ja jestem zwolennikiem jednoblatowych napędów, więc on wychodził w konfiguracji 2x11, więc to trochę go skreśliło. Natomiast w międzyczasie odezwał się do mnie sklep rowerowy Bike and Chill, który no, nie jest dystrybutorem Orbei, jest po prostu sklepem rowerowym, który ma w swojej ofercie między innymi Orbeę, również ma inne marki, ale ta Orbea dla mnie wydawała się najbardziej ciekawa, no i zaproponował, czy nie chciałbym sobie wybrać roweru dla siebie, skonfigurować go według swoich własnych, indywidualnych preferencji. Co już otwiera pewne możliwości, no bo ja wychodzę z założenia, że takie rowery typowo testowe, testówki, które krążą od redakcji do redakcji, które trafiają na jakiś krótki termin, żeby tylko pojeździć i zrobić recenzję, to raczej nie jest kierunek, w którym ja gdzieś tutaj bym chciał iść. Już kilka takich propozycji miałem, też je odrzucałem, bo to mi w niczym nie wiem, to żadnych korzyści dla mnie nie przynosi. Natomiast skoro rower ma u mnie zostać na dłużej, skoro mógłby zostać skonfigurowany idealnie pode mnie, no to czemu nie? Więc najpierw jeszcze o samym pomyśle i założeniach, jakie mi przyświecały przy wyborze tego roweru. No bo jeżeli
trek jest mocno sportowy, mocno agresywny do jazdy w terenie, to chciałem, żeby drugi rower, drugi gravel był jego totalnym przeciwieństwem. Bez sensu byłoby sobie konfigurować rower na bardzo podobnym, na bardzo podobnych preferencjach, no bez sensu mieć dwa gravele, prawda? Więc Orba ma być z założenia totalnym przeciwieństwem, ma być to rower do bardzo długich tras, wygodny, komfortowy, z bardziej wyprostowaną pozycją do jeżdżenia w dużej części również po asfaltowych drogach. Więc takie było założenie. Ja mam 1,88 cm wzrostu i według wszystkich możliwych tabelek rozmiarowych i tak dalej u producentów wszyscy wskazują na to, że powinienem mieć ramę w rozmiarze XL. Natomiast ja mam wrażenie, że czuję tak się trochę na pograniczu między L-ką a XL-ką. Zazwyczaj było tak, że jeżeli do takiej bardziej agresywnej sportowej jazdy wybierałem po prostu rozmiar mniejszy, czułem się lepiej na L-ce. Też trek wypada dosyć większy. Ta L-ka to wypada trochę większa niż typowa L-ka, więc w sam raz się wpasowałem w treka w rozmiar L. No, w szosie treka miałem na przykład XL-kę 58 cm i też mi się jeździło dobrze. Tutaj Orbea wybór padł na rozmiar XL, no bo Orbea w LC wypada mniejsza niż Trek, więc trochę byłoby to bez sensu. XL-ka jest minimalnie większa, tam te różnice są bardzo minimalne, tam właściwie rozstał kół jest kilka milimetrów większy, więc przy takiej jeździe po asfalcie to całkiem spoko. No i tutaj warto zwrócić uwagę, że Orbea ma dosyć wysoką główkę ramy. Jeżeli sobie się przyjrzymy w geometrii, no to proporcjonalnie ta główka ramy jest dosyć wysoka. No tutaj wiadomo, że jest to rozmiar XL, więc ona będzie automatycznie większa niż w LC, niż w MC, ale porównując ze wszystkich innych rozmiarach, to też faktycznie ta główka ramy jest dość wysoka. Co ma swoje plusy, co ma swoje minusy. Plus jest taki, że jeżeli ktoś szuka bardzo wygodnej, komfortowej, wyprostowanej pozycji, no to tutaj raczej nie będzie problemu. Też oczywiście tutaj są wszystkie podkładki pod mostkiem, jeżeli sobie je nawet zniwelujemy, obniżymy ten mostek dosyć znacząco, no to i tak mimo wszystko ta pozycja będzie dosyć prosta, wygodna i komfortowa. W treku no jest taki problem, że jeżeli w treku ja bym chciał sobie zrobić bardzo wyprostowaną, wygodną pozycję, no to musiałbym zostawić wszystkie podkładki pod mostkiem. Tam jest zwykła rura, taka wąska sterowa. Przy takim bardzo masywnym główce ramy, jak jest w treku, to wyglądało to dosyć tak mało estetycznie, nawet bym powiedział komicznie, więc siłą rzeczy w treku no, aspekt wizualny trochę zmuszał do tego, żeby tę pozycję obniżyć. Tutaj nawet jeżeli damy na zero, co względy estetyczne wiadomo też się liczą, też mają znaczenie, mimo wszystko ta pozycja nadal będzie dosyć komfortowa. Minus będzie taki, że jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do bardzo niskiej pozycji, jeździ w bardzo agresywnym położeniu, czy po prostu no, preferuje taką pozycję, to tutaj będzie problem, bo faktycznie no wysoka główka ramy będzie to ograniczać w jakimś stopniu. Pozostałe kwestie konfiguracyjne tutaj wynikają z tego nie tyle, że sklep coś takiego zaproponował, tylko po prostu Orbea. To jako jest chyba jedyny producent, albo może nieliczny, no nie wiem, nie spotkałem się nigdy wcześniej z czymś takim, że Orbea ma możliwość już sobie na poziomie składania zamówienia dostosowania roweru pod własne konkretne preferencje. Oczywiście poza wyborem rozmiaru ramy możemy sobie przy zamówieniu wybrać długość mostka, możemy sobie wybrać szerokość kierownicy, możemy sobie wybrać, czy kierownica ma mieć flarę, czy nie ma mieć flary, możemy sobie długość ramienia korby wybrać, możemy sobie wybrać opony, szerokość opony, chyba dwa modele opon były do wyboru, możemy sobie wybrać stopniowanie kasety, więc ta konfiguracja parametrów przy zamówieniu jest bardzo szeroka. No, nie przypominam sobie, nie wiem, czy jakikolwiek inny producent rowerów ma taką możliwość tutaj, no. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie. No i oczywiście to jeszcze jest nic, no bo największą wisienką na torcie jest to, że możemy sobie wybrać malowanie. Możemy sobie wybrać customowe malowanie, możemy sobie wybrać rodzaj lakieru, czy to ma być lakier w połysku, czy to ma być lakier w macie. Jest kolor bazowy, czyli ten główny, jest kolor dodatkowy, czyli widełki plus to podbrzusze, jest kolor ten grafiki, który możemy sobie wybrać, kolor napisów, jakieś jeszcze drobne rzeczy. To wszystko wybieramy sobie w cenie podstawowej roweru. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca opcja, jeżeli ktoś lubi, preferuje jakieś customowe rozwiązanie. Ja oczywiście sobie zdaję sprawę, wiem, że jeżeli ktoś zamawia rower nowy,
przez sklep rowerowy, no to często sklepy świadczą usługi na zasadzie, że można sobie jakieś tam komponenty powymieniać, ale to też pewnie się wiąże z jakimiś dodatkowymi opłatami. Okazało się, ja tutaj się pytałem, jeżeli chodzi o napęd, no bo on wychodzi w napędzie tylko i wyłącznie 2x11 i się pytałem chłopaków z Bike & Chill, jak to wygląda w sytuacji, gdybym ja chciał się zdecydować na napęd 1x11 czy 1x12. Oni powiedzieli, że nie ma najmniejszego problemu, robią takie rzeczy, to jest normalna usługa, często jest to po prostu, jeżeli to jest ta sama grupa, to jest to w tej samej cenie, bez żadnych dodatkowych opłat, więc również całkiem spoko podejście. Więc mamy możliwość z punktu zamówienia roweru dość szerokiej, mocnej kustomizacji, personalizacji roweru pod własne, pod swoje preferencje. No i ja też miałem problem taki, no bo różnice, znowu, no nie wiem czy jest tak wszędzie, ale w większości producentów jest tak, że różnice pomiędzy L-ką a XL-ką nie wynikają tylko i wyłącznie z większej ramy, ale często w XL-kach jest właśnie dłuższa ramię korby, jest szersza kierownica, jest dłuższy mostek, więc te parametry wszystkie już się zmieniają. Tu jest plus taki, że mogłem sobie wybrać te komponenty szerokości, długości, do których jestem przyzwyczajony. Więc ta pozycja bardzo mocno zbliżona jest do treka, minimalnie wygodniejsza, minimalnie bardziej komfortowa. No, takie było założenie. Więc mamy mostek 110, mamy kierownicę 420, mamy flare 12 stopni, mamy opony 40C, w treku mam 45, dużo szersze. Tutaj też fajnie, bo od razu standardowo, fabrycznie można sobie wybrać Pirelli Cinturato Gravel Hard, co moim zdaniem jeden z lepszych opon gravelowych na rynku. W treku problem był taki, że te Pontragerowskie opony od razu z automatu szły do wymiany. No i różnice. Różnice pomiędzy trekiem, tak? Minimalnie większa rama, dużo bardziej komfortowa pozycja, węższe opony. No, mamy przede wszystkim napęd dwuurzędowy, w treku jednorzędowy. Mamy krótsze ramię korby, to też jest ciekawostka. Przy okazji bike fittingu gdzieś tam rozmawiałem z jednym z Was, widzów, który mi dosyć mocnymi argumentami próbował wytłumaczyć, że krótsze ramy i korby jest bardziej efektywne i przynosi większe korzyści w takiej dłuższej jeździe i gdzieś są już badania na ten temat, że też chyba w pop-mode propeletonu to się wprowadza, że krótsze ramię korby jest bardziej efektywne. Ja też pytałem, rozmawiałem się z moim backfitterem, powiedział, że faktycznie są takie badania, faktycznie tak się dzieje, faktycznie świat dąży, trendy do tego będą dążyły, że faktycznie te krótsze ramienia korby będą wprowadzone standardowo, właściwie w XL-kach zazwyczaj montuje się ramię 175, ja tutaj sobie wybrałem 172, czyli nawet krótsze ramię niż w treku, co będzie mi się wydaje ciekawą bazą do porównań, o ile będę w stanie takie różnice wyczuć. I co jeszcze o samej Orbei? Lakier matowy. No, w treku mamy połysk, tutaj mamy matowy. Jak już idziemy w przeciwieństwa, to idziemy w przeciwieństwa. To też jako takiej recenzji tego roweru, typowej recenzji robić nie będę, no bo nie wiem, co ja bym mógł jeszcze więcej powiedzieć niż to, o czym mówimy tutaj, więc na razie sobie to recenzję jako taką odpuścimy, no chyba, że na koniec sezonu, gdzieś tam na jesień, ewentualnie, jeżeli jakieś podsumowanie na takiej zasadzie. Natomiast jest to również ciekawa baza porównawcze do różnych materiałów, które będą się ukazywać z czasem, które mi się wydaje będą dosyć ciekawe i będą to interesujące, bo już mnie zainteresowało, mianowicie przede wszystkim mamy zestawienie w tym momencie dwóch różnych napędów elektrycznych. Mamy SRAMA Etapa AXS w treku 1x12 i mamy tutaj GRX-a DI2 2x11. Więc na pierwszy rzut oka, pierwsze wrażenie jest takie, że tych różnic jest naprawdę całkiem sporo, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy materiał. No, mamy różnicę na zasadzie lakier połysk, lakier matowy, jak to będzie wyglądać, jeżeli w trakcie eksploatacji, jak będzie wyglądać czyszczenie, rysowanie itd., itd. No, mamy te krótsze ramię korby, mamy węższe opony, jak to się będzie przekładać na jakieś tam, powiedzmy, odczucia osiągi itd. Tutaj też pewnie, jak już zauważyliście, pojawiły się koła Dandy Horse'a, o tym też warto wspomnieć, no to trochę z przypadku, akurat on fabrycznie, Orbea, wychodzi na full krumach aluminiowych, natomiast ja tutaj, to też jest nowa informacja na ten sezon, że w tym sezonie w ramach, prawda, współpracy z Dandy Horse'em będę sobie jeździł na kołach Dandy Horse'a, w treku są już zamontowane, więc tutaj też się pojawiły. To jest model Pulsar 30, ten najbardziej podstawowy, 25 mm wewnętrzna szerokość, więc taka klasyka trochę, natomiast szaleństwo się pojawi w treku, tam jest to model Hyperion
nowy model na 2023, pierwsza chyba taka konstrukcja niespotykana jeszcze na skalę światową, mianowicie szerokość wewnętrzna 28 mm, prawdziwy, tłusty, szeroki kapeć, tam jeszcze opony 45 z agresywnym, bardziej agresywnym bielezżnikiem, więc bardzo jestem ciekaw, jak to będzie się zachowywać w terenie, więc to też będzie jakiś materiał możliwy do porównań. Natomiast wracając jeszcze do Orbei, plusy, minusy, jest schowek na kiełbasę, co prawda nieco mniejszy niż w Treku ta rura jest dosyć, ma większy przekrój, więc tam spokojnie dwie podwawelskie wchodzą, tutaj taka myślę parówka Berlinka, ale tam no, mini pompkę można wcisnąć. Co jeszcze? No, z plusów i z minusów na, tak na pierwszy rzut oka, no to jest aluminiowy kokpit. Fajne jest to zabudowanie, takie plastikowe, grubsze, masywne mostka i rury sterowe. Jest fajny, masywny mostek, jest dedykowane mocowanie do Garmina czy Wahoo, też pod mostek, fajnie to jest, wszystko estetycznie wygląda, to mi się akurat bardzo podoba. Jest kierownica Orbei, która ma takie gięcie. No, ja do tego gięcia kierownicy nie jestem przekonany, też to jakieś tam też są to montowane chyba Spes ma też taką giętą kierownicę. No mnie ta gięta kierownica trochę nie przekonuje, aczkolwiek sama kierownica jest tak profilowana, jest lekko spłaszczona, więc pod kątem wygody i komfortu myślę, że się sprawdzi. Pozostają kwestie estetyczne, komu się podoba gięcie, komu nie. Więc to jest to. Siodło zostało wymienione, to jest moje prywatne, więc to podstawowe, co było, tak jakoś trochę nie czułem się z nim bardzo komfortowo. I co? Brakuje trochę mocowań na koszyki na bidon dodatkowych. Są tylko dwa podstawowe mocowania na koszyk. Jedno jest jeszcze pod ramą, natomiast nigdzie indziej żadnych innych dodatkowych mocowań nie ma, więc bikepackingowo możemy ewentualnie się wspomagać po prostu mocowaniem toreb na jakieś tam, powiedzmy, taśmy. W Treku za to tych mocowań jest za dużo, więc jakby suma jest, wychodzi na zero. I co jeszcze? No na pewno modyfikacja, która jest przede mną, to jest ścięcie tej rury sterowej, teraz jest zdecydowanie za wysoko. Na asfalcie no faktycznie jest ta pozycja wygodna, komfortowa, jest bardzo wyprostowana, natomiast no, w zakrętach, w lekkim terenie nie prowadzi się to pewnie, więc tutaj będzie to ścięte wszystko do zera i to i tak będzie trochę wyżej niż w Treku, odrobinę wyżej niż w Rondo. W Treku w tej chwili jest trochę niżej niż w Rondo, więc też trochę nowa pozycja. No i co? No i w następny weekend pierwsza okazja do przetestowania Orbei w prawdziwym terenie, bo pierwsze zawody, pierwsze no ultra bym tego nie nazwał, ale takie gravelowe ściganko sezon rozpoczynamy. Wracając jeszcze do sklepu Bike & Chill, który mi to ten rower udostępnił, chłopaki też mają bardzo fajne podejście do klienta, też mają dużo pomysłów ciekawych na rozwój swojego biznesu, że tak powiem. No przede wszystkim między innymi, no tak, w ofercie jest Orbea, są jeszcze inne ciekawe rowery. Co ciekawe, w cenie roweru, gdy ktoś kupuje z odbiorem osobistym w sklepie, jest bike fitting, więc można jeszcze skorzystać z bike fittingu, dopasowania roweru. Jeżeli ktoś nie ma możliwości odbioru osobistego, tak jak ja, to jest wysyłka darmowa w cenie roweru. I to też jest fajnie pomyślane, bo rower przychodzi w takim wielkim, olbrzymim kartonie, złożony w całości, już poskładany i po prostu otwieramy klapę, wyciągamy rower i możemy już na nim jechać, więc to też jest spoko opcja. Też chłopaki też organizują, angażują się trochę w ten klimat gravelowych ultra, bo chyba w majówkę 1, 2, 3 maja rusza Ultra Lajkonik i tam będą mieli swoje stanowisko, więc można, jak ktoś będzie, to można podjechać, potestować rowery. Chyba też mają swoje stanowisko na Galicia Gravel Race i też u siebie w Dębnicy organizują jakieś dni otwarte, chyba w maju, 18 maja, coś tego okolice. No i też planują w przyszłości gdzieś mieć swoje jakieś dostępne rowery testowe, które będą mogli udostępniać, więc ktoś będzie chciał, miał okazję przyjechać sobie potestować. I ja się cieszę z tego względu, że to nie jest typowa testówka, jak już Wam wspominałem, że fajnie, że to jest rower, który mogą sobie indywidualnie pod własne preferencje skonfigurować, a nie jest to jakaś tam gotowa testówka, którą bym miał na jakiś krótki okres, więc to jest jak gdyby główny powód, dlatego że ten rower tutaj zostaje na długo i on tutaj będzie. No i co jeszcze? Macie rabat, jeżeli ktoś by chciał, możecie zajrzeć na sklep Bike & Chill. Na cały asortyment jest bezterminowo stały rabat minus 10%, a jeżeli ktoś by był zainteresowany konkretnie
Orbeum, konkretnie tym modelem. I no to dla pierwszych 3 osób, które by się zgłosiły, będzie rabat minus 15% na rower, więc myślę, że też całkiem spoko opcja dla Was. I to tyle. Wszystkie szczegóły w opisie. Ja dziękuję. Macie jakieś pytania, to pytajcie. I ta Orbea też wizualnie może sprawiać wrażenie, że jest to duża rama. Bo po pierwsze ta główka ramy, o której już mówiłem, jest dość wysoka, też ta rura pozioma nie schodzi aż tak mocno, w treku ona schodzi bardzo mocno po skosie, ona tutaj jest w miarę prosto poprowadzona i to powoduje, że prześwit w ramie jest dosyć duży, więc jakby wizualnie trochę sprawia wrażenie dużej. No tutaj wysoka rama plus ten dodatkowy jeszcze tutaj rastrowa, wiadomo, że trochę wizualnie to powiększa, natomiast to pójdzie w dół. Ta przestrzeń duża fajnie w sumie przydaje się, jeżeli zamontujemy tutaj torbę, no to jeszcze spokojnie duży dostęp do bidonów jest, więc to też jakiś jest plus. W treku ona idzie bardzo nisko, co przy założeniu torby powoduje, że ja ledwo tam mały bidonik jestem w stanie wcisnąć, więc ten duży prześwit też ma jakiś tam plus. No minus będzie tego, że po prostu faktycznie, jeżeli ktoś szuka bardzo agresywnej sportowej geometrii, no to tutaj raczej może być problem, żeby to sobie dopasować tą pozycję bardzo, bardzo nisko, bardzo sportowo. Dziękuję bardzo, do widzenia.